Witam, kontynuujemy serię brytyjską, chociaż dzisiaj będzie piwo z Polski, z browaru Funky Fluid. Browar Funky Fluid, wielce zasłużony dla polskiego craftu. Dziesiątki, jak nie powyżej setki świetnych piw w różnych stylach, absolutnie topowe marki. A czemu mówię, że seria brytyjska? Ponieważ piwo nazywa się London Calling. Jest tu napisany styl British Ale. Na początku myślałem, że ten London Calling to będzie bitter i to by było nawiązanie do tego, co ostatnio testowałem Spitfire z browaru Shepherdnim. Zobaczylibyśmy, kto lepiej uważał piwo w tym stylu, Polacy czy Anglicy. W ich własnym stylu, czyli można by to porównać do gry na ich boisku, ale nie jest to. Bitter jest to troszkę inny styl. Jest to Pale Ale w wersji brytyjskiej, British Pale Ale, EPA, różnie to nazywają. Tu jest napisane British Ale. One się tam tylko troszeczkę różni od bitera, ale no różni się. Nie będę się już tam wam zanudzał, czym się różni, to sobie możecie wygooglować. Funky Fluid, browar Funky Fluid, browar rzemieślniczy, bardzo, bardzo znany browar. Miał też inne piwo, gdzie był London w nazwie, to było London Fog i to była Neipa chyba, tak mi się wydaje, bardzo udane piwo. Tym razem to będzie to British Ale, czyli to British Pale Ale i tak chyba mi się wydaje, że to będzie, zaraz zobaczymy, czy będzie jasne, ponieważ przez tę puszkę nie widzę. Nie będę zanudzał, otwieramy. A ja stąd czuję nowofalowe, a nie brytyjskie chmiele. Ja to czuję taki bardzo wyraźny poelo. A powinno być... klimaty powinny być takie ziemiste, tytoniowe. Składniki: woda, sód jęczmienny, sód owsiany, płatki owsiane, chmiel, drożdże. Nie napisali konkretnie jakie chmiele. Jest krótka... morska opowieść. Nieprzejrzyste. Jasne. Aromat absolutnie nowofalowy. No i taki, kurczę, aromat kojarzy się właśnie z tym London Fog, z taką hazy ipką. Grapefruit pomelo na pierwszym czanie. To jest taki w sumie jednowymiarowy, ale bardzo przyjemny. To no wczoraj piłem Neipę z browaru Jana. Nie wrzucałem tego na kanał, a no to właśnie mi się z tym kojarzy. To pachnie jak hazy ipka, a nie jak British Ale. Nie, troszkę tu z tym British przegieli. Bo to jest, to pachnie jak American Pale Ale. No nie jest bardzo intensywny, nie jest bardzo lotny, bo wiadomo, to nie jest IPA. No ale jest wyraźny. Wyraźnie nowofalowy. Mi się podoba, ale chyba nie o to chodziło. Ale może o to chodziło, może teraz tak się waży, nie? Brytyjskie. To no, chmiele nie są brytyjskie, chmiele są nowofalowe. Znaczy może to są wyhodowane w Wielkiej Brytanii nowofalowe chmiele, tego nie wiem, musiałbym wejść na stronę sprawdzić. W ogóle dam tutaj, postawię tę puszkę, żebyście widzieli. Bardzo fajny design. Zresztą ogólnie te puszki kraftowe są rewelacyjne, kolorowe, fajne, całkowicie zrywają z dotychczasową, standardową, taką ortodoksyjną stylistyką, znaną z tych z browaru z tradycjami. No aromat, no, cytrusowy. Kojarzy się chyba bardziej z tym pomelą niż z grapefruitem. Pijemy, zobaczymy. Słodkie. Słodkie, owocowe, soczkowe. To jest... Ja miał zgadywać w ciemno styl. To bym powiedział, że to jest hazy apa. No bo jest taki styl. Ostatnio się coraz częściej pojawiają niefiltrowane odmiany American Pale Ale, ale fajny lacing w ogóle. Słodkie, owocowe. Jest owocowa słodycz. I lekka, no może leciutka kwaśność. Lekka, ale zaznaczona goryczka grejpfrutowa. Ale słodkie. Słodkie jest taką lekką goryczką. Kontrującą. Nisko nagazowane. Ciało średnio wysokie, bym powiedział. To ma 4,7 alkoholu. Także odfermentowało tak. Nie tak do samej, tak po chamsku do końca. Bardzo pijalne, lekkie. Gładkie. No słuchajcie, no piwko, wiecie z czym mi się kojarzy też? Kiedyś było w Żabce.
takie piwo z Pinty, kojarzył, nazywał się San Super, nie? San Super i to też chyba była APA i to był, no to właśnie to tak smakuje, nie? No to jest naprawdę, no... No dziwne, że British Ale. British Ale to powinno być na chmielach brytyjskich. Powinno być, może być co tam brytyjskie, ale są przykryte przez nowofalowe. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, jakie macie odczucie, bo ja mam odczucie mieszane, dlatego że jest to piwo niewątpliwie bardzo dobre, bardzo smaczne, rewelacyjne. Ja to piwo na pewno sobie jeszcze raz kiedyś kupię, jeżeli je spotkam. Ja to piwo kupiłem w Aldi. Aldi, tylko nie pamiętam w jakim mieście, w jakiej miejscowości. Trochę tych Aldi mam tutaj dookoła. No powiem tak, no w skali szkolnej dostaję piątkę, no mimo, że to nie jest w stylu. Te akcenty, no przesadzone są te akcenty nowofalowe, ale jest, jest pycha, nie? Jeżeli by ktoś na przykład sobie robił taki research i chciał sprawdzić, jak smakuje British Ale, to nie, tak nie smakuje British Ale, nie, tak smakuje APA, nie? To nie jest British Ale. British Ale powinno być na chmielach brytyjskich. No ale piwko super, fajne. Może kiedyś zmienią. Tak samo jak zmienili ten, niedawno było u mnie na kanale. Ile lat był już Grand Imperial Porter z browaru Amber jako Imperial Porter. Jak Imperial Porter 18, nie? Imperial powinien być przynajmniej 24. I zmienili. Jest Grand, przynajmniej na puszkach, nie? Nie jak w butelkach. Na puszkach jest Grand Baltic Porter, nie? Czyli może ty też pójdę tą drogą. No trochę mnie to zdziwiło. No jeszcze raz, piwo pyszne, ale nie w stylu. Także no polecam. No, polecam jak ktoś chce wypić dobre piwo, a nie polecam jak ktoś chce poznać co to za styl British Ale. Jeszcze tak odnośnie nazwy. London. Jest to ulubione moje otwarcie białymi w szachach w ostatnim czasie. Także takie nawiązanie jeszcze takie międzytematyczne, nie? Do szachów, do sportu.